Witajcie kochani miłośnicy grillowania, kolejny szybki odcinek, a mianowicie grill Monarch 390 marki Breuking. Świetny sprzęt, zaraz Wam opowiem o co chodzi. Breuking delikatnie zliftingował nam sprzęty z roku 2018 i wprowadził takie fajne zmiany, które unowocześniają i nadają grillowi nowego charakteru. Tutaj jest to rączka, jak zauważycie, ona jest wykonana ze stali szlachetnej, wcześniej była z takiego tworzywa. Dodatkowo przy rączce mamy deflektor, który odbija nam ciepło, rączka nam się nie nagrzewa, jest ona jeszcze bardziej oddalona też od grilla. Jest to naprawdę przemyślane i świetnie rozwiązane. Poza tym grill ma wszystko to, co miał w roku poprzednim, jest świetnie wykonany. Ruszta żeliwne, dwuczęściowe. W Monarchu 390, bo o tym jeszcze nie opowiadałem, mamy w zestawie rożno i palnik rożna. Mamy inny film nagrany o Monarchu 340, możecie go sobie obejrzeć i porównać te dwa sprzęty. Ten model jest wyższym modelem ze względu na to, że ma dodatkowo rożno. Zobaczcie sobie detale tego sprzętu. Jeszcze raz, Monarch 390 to jest grill, który posiada już palnik boczny oraz rożno w zestawie. Oglądajcie. Jak widzicie, nawet najdrobniejsze zmiany są dla nas bardzo istotne i chcemy Wam je pokazać, bo te grille naprawdę są warte tego, żeby je pokazywać i prezentować za każdym razem, kiedy cokolwiek się zmienia, bo na pewno jest to dla Was istotne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał Grill 360, wpadajcie na gazetę Grill 360. Tymczasem do zobaczenia, mam nadzieję, przy grillu. Cześć!